Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, dzisiaj od razu lecimy ogarnąć wszystkie sprawy, które nam dziś zalegają. Pierwsza sprawa to kopacze pod katapultą. Oni są w godzinach porannych w tamtym miejscu, więc prześpimy się od razu do samego rana i spróbujemy ich tam złapać. Jeżeli nam się to nie uda, no to będziemy musieli jakoś jakimś cudem złapać ich tam dużo wcześniej. No niestety, z tego co widzę, oni stąd chcą już wyjść. Przez co... O, widzę, że mogę ich dalej tutaj złapać. Co tu robisz? Jak to co? Odpoczywam. Co? I jeszcze żyjesz? Nie denerwuje to strażniku? Może i denerwuje, ale większość z nich o niczym nie wie. A ci, którzy wiedzą, są naszymi kumplami. Macie przyjaciół wśród strażników? Oczywiście. Jak każdy kopacz, który nie dostaje codziennie w ryj. A teraz spadaj! Przysyła mnie Melkor. No i co z tego? To, że to już koniec lenistwa. Hehe, zejdź mi z oczu, bo pożałujesz. No już, schowaj to. Dobra, oczywiście on kazał nam dobijać tych ludzi. No już, schowaj to. Więc my to zrobimy po prostu. Jeszcze Marg jest tym kopaczem. Nie wiem, czy zadanie mi od razu zaliczy, czy będą z tym kłopoty. Ale no wydaje mi się, że powinno być okej. Jeszcze Marka musimy złapać. Jego akurat chyba nie musimy zabijać, chociaż nie wiem. Co ty, chłopie, robisz ze sobą? Wiecie co? Odbagujemy go, pomożemy mu trochę. O, miał jakieś jointy. Co ty miałeś, chłopie? Co ty miałeś? Zielony nowicjusz, chłopie. Dobra, tamtych kopaczy mamy z głowy. A co mi mówi dziennik tak w ogóle? Skrytka kopaczy. Jeden z kopaczy z kryjówki w obozie strasznie pyskaty. Chyba warto by mu dać w mordę lub wsadzić go do klatki. Aha, czyli powinnam go nie zabijać, tak? Okej. Okay. Dobra. Mało ważne. Kazał ich pozabijać, więc... W sumie... Już nie żyjesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Mhm. Znowu szukasz... Odsuń się! Dobra. Spokojnie. Nic się nie stało. No, tak myślałam. Dobra, wiecie co? Musimy się w takim razie wczytać na samym początku odcinka i musimy go po prostu pobić, a nie koniecznie go zabijać. Szkoda, bo liczyłam, że po prostu rozwiążemy to najszybszą możliwą opcją, ale wychodzi na to, że jednak nie. A ja się nie zapisałam przed zrobieniem tego. Bo uznałam, że to bez sensu. Co było głupie. Dobra, jeszcze raz się musimy przekimać i polecieć na szybko. Ogólnie w międzyczasie wam opowiem, że no dzisiaj pójdziemy też na bagna. To jest sprawa życia i śmierci. Dobra, minęłam łóżka, bez sensu. Pójdziemy na bagna, ponieważ musimy kupić ziele dla Corina i ziele dla Gorda. I do tego, no, mamy też tam zadanie główne na bagnach, więc dobrze by było się tam po prostu udać, więc to też sobie zrobimy. Widzę, że z Markiem dalej nie pogadam, on się tutaj baguje na tej skale. Natomiast mogę porozmawiać z wami. Jeszcze raz, cześć. Oczywiście, tak, przesyła mnie Melkor, tak. No już, facet ma dość! Tak, no jasne, facet ma dość. Dobra, wezmę ci ten kilof, po co ci on? Dobra, poczekamy, aż wstanie. Dlaczego się tu chowacie? Jak to? Dlaczego? Odwalamy całą brudną robotę ze strażników i nic z tego nie mamy. Dlatego robimy sobie krótkie przerwy. Nie będziemy zapieprzeć dla tych świń. Najlepsze jeszcze jest to, że ci idioci nawet nie wiedzą, że się tu chowamy. Koniec tego nieróbstwa. Rusz dupę i bierz się do roboty. Myślisz? Czy tam wrócę? Nie ma mowy. Teraz ma przerwę, więc nie zawraca mi głowy. Melkor z pewnością chętnie się wami zajmie, gdy tylko dowie się o tym, co tu robicie. Spadaj! Jak coś powiesz, to zrobię ci... No, co mi zrobisz? Zobaczysz.
Spokojnie, spokojnie. Facet ma dość. No, super. Dobra, czy ty mi coś powiesz, kopaczu? Znowuż. Nie, czyli po prostu muszę ich wyrobić, na to by wychodziło. Dobra, zrobimy sobie tutaj save'a. Idziemy do Melkora od razu. Nie wiem, czy on mi coś powie. Z Markiem jest kłopot, bo on też jest jednym z tych kopaczy, ale ma jakiś problem ze sobą. Dobra, zobaczymy, co Melkor mi powie. Tamten kopacz raczej nie zareaguje jakoś solidnie. Myślałem, że to... Więc, no nie wiem, skoczymy sobie po prostu tutaj do Melkora. Miejmy nadzieję, że będzie zadowolony, że znaleźliśmy kryjówkę tych gnit. On też nam powie, co mamy z nimi zrobić. Więc... Znalazłem kryjówkę kopaczy. No świetnie. Zabiłeś ich? Nie. Ich kryjówka znajduje się pod mostem do katapulty. A co z Chińczyny? To dlatego się tam przez cały czas kręcili. Teraz posiedzą w klatce. Zdechną z głowy. To będzie nauczka dla innych. Zastanawiam się tylko, dlaczego żaden ze strażników nic nie zauważył. To się chyba nigdy nie skończy. Dobra, zadanie się wykonało? Chyba tak. Zakończone. Nie wiem, czy ja to znajdę. Tak, wykopało się, tak. Wykonało się oczywiście. Dobra, pierwszą rzecz z tego mamy z głowy. Jak my stoimy z tym mięsem? Ile mam surowego mięsa? 43. Potrzebuję 7 kawałków surowego mięsa, więc idziemy na coś zapolować na pewno. I jeszcze pójdziemy... Właśnie, z gościem w karczmie jeszcze miałam zagadać. Bo już mamy 8 poziom. Jest jeden gość, on się chyba nazywa Halvan, czy Haldor. I on nie chciał ze mną wcześniej rozmawiać, w sensie nie chciał mi dać zadania wcześniej. Od razu wie... to nie. Więc możemy teraz spróbować z nim pogadać. O czymś innym. A może to był Verdon? Mogę ci w czymś pomóc? A ile chcesz za tę pomoc? To zależy od zadania. Najlepiej wszystko, co masz. Jasne. Dostaniesz kuszę. Chodziło o Verdona. Jeśli dobrze pójdzie, to znajdzie się też dla ciebie jakaś ruda. Może być? Niech będzie. A więc co mam zrobić? Haldor to najlepszy kusznik w kolonii. No i co z tego? Nie przerywaj mi, tylko słuchaj. Za jakiś czas odbędą się zawody kusznictwa. Ten dureń ze starego obozu zawsze wygrywa konkurs. Dobra, rozumiem. Ale czy jak będę próbował go zabić, to nie rzucą się na mnie strażnicy? Oczywiście, że cię zaatakują. Dlatego musisz go jakoś wywabić z obozu i dopiero wtedy zrobić z nim porządek. To ja. Pomożesz mi? Co zajmę się tym strażnikiem? Doskonale. Więc idź, niech Innos będzie z tobą. Bardzo śmieszne. Dobra, oczywiście to nie jest czasówka, nic w tym stylu, na szczęście. Dobra, zgarnęliśmy sobie to zadanie, to już jest jakiś plus. I teraz tak. Czyli dwie rzeczy z listy na dzisiaj mamy załatwione. To ziółko. W sumie moglibyśmy iść do Corina, on się trochę wkurzy na nas, ale weźmy sobie część tego zioła, co mam, a ja chyba mam 20 mroków północy, więc możemy spróbować do niego podleść. Jak tam mój mrok północy? Sam sprawdź. Nie widzę tu mojego ziela. Gdzie je schowałeś, bydlusie? O, jednak jakieś się znalazły. Wezmę je. Zaopiekuję się nimi bardzo krótko. Co chcesz zrobić? Dokładnie, i to chyba wystarczy. No rusz się! Chcę przejść! Już, możesz? Wykonało nam się? No to by wychodziło, że tak. Ziele dla Corina, tak, wykonało się. Dobra, czyli też to mamy z głowy. Czyli tak, idziemy na bagno tak naprawdę po jointa dla Gorta. Z tym jointem jest duży problem, dlatego że Fortuna ma 4 te jointy. A w Mrocznych Tajemnicach jest takie coś, że nie da się kupować sztuk. Przynajmniej ja nie wiem, jak to robić, bo przycisk, który był zawsze odpowiedzialny za kupowanie jednej sztuki czegoś, aktualnie w Mrocznych Tajemnicach sprawia, że wykupujemy 10 sztuk. I niestety, ale próbowałam różnych kombinacji przycisków i niestety nie umiem kupić jednej sztuki tego jointa. A jeden taki joint kosztuje 200 bryłek, nie? Także
to dużo. Cześć, Komar. Widzę, że tam ci w ogóle siedzą w klatce, dobra? O, widzę, że się zwierzyna dalej porespiła. To dobrze, bo będę mogła mięsa sobie tutaj uzupełnić. Zasoby. Moglibyśmy spróbować udać się na te zębacze, chociaż no... Ile taki dzik wywalił mi mięsa? 2 sztuki, dobra. Jakbyśmy tak jeszcze znaleźli kilka tych dzików, to byłoby dobrze. Natomiast może być z tym chyba problem. A jakbyśmy tak spróbowali odciągnąć jednego zębacza ze stada? Co o tym myślicie? Moglibyśmy spróbować zobaczyć, jak ten zębacz sobie radzi ze mną, a ja z nim. W sumie nie zaszkodzi. One podobno dużo mięsa dają. Tak przynajmniej czytałam na solucji, że są jednymi z potworów, które dają mięso. Nie, nie, nie miałeś się bronić przed zębaczem. No cholera! Ej, za pierwszym razem mi się udało się cofnąć, a potem nagle zrobiłam lipę. Dobra, na 4 strzały mamy takiego zębacza. On też mnie ma na 4. To nie ma takiej tragedii. Nie ma takiej tragedii, mogło być gorzej. Tylko dobrze było, jakbym nie postanowiła się bronić przed nim. Hej, chodź tu. Chodź tu, paskudo. Dobra, zrobię sobie kolejny zapis gdzieś tu. Jeżeli teraz znowu zginę, to uważam, że to nie ma sensu, żeby się z nim bić. Dobra, mogłam się pokusić o więcej ciosów niż jeden. I dupo, one nie mają w sobie żadnego mięsa. Ktoś mnie okłamał. Solucja mnie okłamała. Główny gościu, który tworzył moda, mnie okłamał. Słyszałam krwiopijce. Gdzie jesteś? A tu jesteś. Dobra. Trochę expa nie zaszkodzi. W sumie możemy się też pobawić w te całe zlecenia u tamtego jednego handlarza, który ma nieskończoną ilość bryłek rudy. Dobra, no widzę, że w tym lesie nie ma już dla mnie kompletnie niczego. Co prawda jest jeszcze jeden las, gdzie można podekspić i ogarnąć surowe mięso. Akurat, więc no, żaden problem w sumie. Natomiast... cóż. Co my teraz robimy w takim razie? No tak, jeszcze bym chciała się przejść, ruszyć sprawę z przemytnikami. Bo to nie byłoby wcale głupie. Tutaj idziemy do tego gościa, którego spotkałam na początku gry. On się nazywa chyba Kroll albo Kral. I on ma dla nas chyba jakiegoś questa i później będziemy mieli przychylność u przemytników już zrobioną troszeczkę, u jednego gościa, bo będzie prosił właśnie o pomoc. No a w takim wypadku sprawę tej pomocy będziemy mieli ogarniętą. W sumie przy nowym obozie są mobki do pokonania, które mają mięcho. Ale dobra, co ja się będę? No spokojnie. Cześć, gościu. Kairo właśnie. Kairo się nazywasz. Kim jesteś? A co cię to obchodzi? Zostaw mnie w spokoju. Nie najlepiej wyglądasz. A ty co? Jesteś kapłanem Adanosa? Raczej nic mi o tym nie wiadomo. Ale wyglądasz tak, jakbyś potrzebował pomocy. Co ty tam możesz wiedzieć? A zresztą, może się przydasz. Posłuchaj. W tamtej jaskini leży ciało mojego towarzysza. Rzuciła się na nas horda cholernej gobliny. Na pewno chcesz pomóc? Czemu nie? Mów dalej. Albo jesteś odważny, albo głupi. Ale co to w sumie jest za różnica? Jak już wspomniałem, te małe gnojki rozszarpały mojego towarzysza. Nazywał się Nikola. Oboje jesteśmy przemytnikami. Nasz obóz znajdziesz na plaży. Więcej o nas wiedzieć nie musisz. A co do twojego zadania, to odzyskaj dla mnie łuk, który Nikolas ma przy sobie. Resztę możesz sobie wziąć. Jak przyniesiesz mi łuk, to może dorzucę coś ekstra i szepnę za tobą słówko, komu trzeba. A co to za łuk? Rodzinna pamiątka. Od pokoleń przychodzi w mojej rodzinie z ojca na syna. Nie jest dużo wart, ale dla mnie jest bezcenny. Jak przyniesiesz mi łuk, to zdradzę ci położenie obozu myśliwych i uprzedzę Korta o twoim przybyciu. Tam dowiesz się więcej. To ja. Przyniesiesz mój łuk? Rozglądnę się za tym łukiem. Jednak równy siebie chłop.
Nikolasa znajdziesz w tej jaskini niedaleko rzeki. Płyną tam goblinów, więc bądź ostrożny. Bez obaw, jakoś sobie poradzę. Dobra, zebraliśmy nowe zadanie, to fajnie. Czy tutaj się może zrespiły kretoszczury? Byłabym w niebo wzięta. Niestety nie. Okej. Okay. Dobra. Idziemy do Kawalorna, bo podobno Kawalorn może nam sprzedać jabłka, a jak wiecie, Sand potrzebuje jedzenia od nas, a jedyne, czego mi aktualnie brakuje, to właśnie jabłek, więc spróbujemy je kupić u Kawalorna. Jak nie u niego, to może być naprawdę kłopot. No, masz jedno jabłko. Tak, jabłka możecie kupić u Kawalorna. Mhm. Ja pierdykam, dlaczego główny gościu, który stworzył kurna tego moda, robi mnie w konia, nie? O co chodzi? I jeszcze ten system, że nie mogę mu oddać, wiecie, tego co trzeba. Ile wytrych u ciebie? Kurna, 14, dobra. Dobra, stracę. Okej. Okay. Przejdźmy się jeszcze tutaj do myśliwego. Cześć, Keret. O, a nie, bo ja tobie sprzedałam te ziela, dobra. Mam trochę rzeczy do sprzedania, ale to chyba bez sensu. Mam coś, pokaż, spójrz. Tak, za mało handel. Nie chcę handlu. Czego? Weźmy może proste zlecenie. I zobaczmy. Zamówienie. Do kiedy? Skóra wilka. O matko, skąd ci to wezmę? Przepis, szkielet. To zamówienie już nam chyba minęło. Albo nie, skóra topielca. Aha, dobra, to tyle. Okej, okay, no to na razie bez sensu. O, dobra, brakuje mi jeszcze jednego jabłka, więc wiecie co, ale idziemy stąd na razie. Przeszłabym się tutaj na wprost. Z jednej strony, ale z drugiej chyba na razie to jest bez sensu, żeby to robić. Więc udamy się po prostu w stronę obozu na bagnie. Dlatego, że mamy tam tego jointa do kupienia, mamy też zadanie główne związane z tamtym miejscem i w sumie można by było to ruszyć i nie zwlekać dłużej. Tu się coś porespiło, jakiś ścierwojad, niestety nic z tych rzeczy. Niestety też nie mam żadnych podków prędkości chyba. Nie mam, więc musimy być na piechotę. Mam jeszcze ten obóz przemytników, też można by było się tam przejść, ale najpierw bym chciała zrobić zadanie właśnie dla tego Cairo. A niekoniecznie wiecie, niekoniecznie to ogarniać. Więc przebiegniemy się teraz do obozu. Jeszcze w międzyczasie tak sobie myślę, moglibyśmy w sumie przebiec przez las, bo troszeczkę byśmy podekspili. Chociaż nie wiem, jak ja sobie radzę na przykład z jaszczurą. Nie wiem, co jest mocniejsze, zębacz czy jaszczurka. W starym obozie chyba nie mam już nic do roboty, przynajmniej mi się tak nie kojarzy jakoś bardzo. Tam jabłek też nie wiem, od kogo mogłabym kupić, więc... Dam sobie na razie z tym święty spokój. Jeżeli byśmy wleźli troszeczkę w las, to jest szansa, żebyśmy znaleźli, wiecie, trochę mięsa faktycznie mogli oddać, te 50 sztuk. I do tego, no exp, tak? To też jest potrzebne. Tam są na przykład ścierwojady. I w sumie właśnie moglibyśmy po tym lesie połazić. Tych ścierwojadów jest tutaj naprawdę dużo, a... One nie wymagają ode mnie jakoś bardzo... Nie wiadomo czego. A dają bardzo sporo mięsa. Ja w ogóle nie wiem, czy nie ma błędu, który umożliwia nam oddawanie mięsa tamtemu gościowi właśnie w kopalni przez cały czas i można sobie, wiecie, exp robić cały czas. W sumie spoko sprawa.
Tutaj trzeba uważać, bo tutaj też są chyba orkowe psy gdzieś w okolicy. Jak gdybyśmy tak łuk wyciągnęli. Dobra, tam są krwiopijce zwykłe. W sumie one też, wiecie, expik, nie? Jest też wilk. Oh my god! Co to miało być w ogóle? To mnie zeżarło w chwili natychmiastowej. Dobra, na razie może nie wchodzimy jednak do lasu na taką dużą grupę. Walk mnie... Boże, wilk mnie walnął kilka razy. Krwiopijca dobiła. Przydałaby się lepsza zbroja. W teorii mnie na nią stać, w praktyce zaraz nie będzie mnie na nią stać, jak wydam na jointy 800 bryłek. Bo inaczej się tego nie będzie dało zrobić. Nie, ja się po prostu zastanawiam, kto to wymyślił, nie? Że jakim cudem po prostu tego się nie da zrobić tak, jak powinno. Nie wiem, kto to wymyślił. Te jaszczurki stąd zniknęły. A nie, nagle mi się właśnie miałam powiedzieć, że albo zniknęły, albo mi się nagle zrespią na twarz. I zrobiły to drugie. Dobra. Z tego, co mi się kojarzy, ogólnie fabularnie, bo ja już w ogóle mało co pamiętam z Gothica 1. Przeszłam w sumie tylko raz podstawkę. I to na kanale chyba. No to idziemy teraz ogarnąć zadanie dla Kruka. Potem chyba idziemy do kopalni już, bicie z pełzaczami. Więc i tak lepsza zbroja by się przydała w tym momencie. Chociaż no może być z tym trudno. Niby pieniężnie jest trudno. W sumie jest taki też problem w Mrocznych Tajemnicach, że bardzo dużo broni jest brońmi questowymi. Czyli po prostu wiecie, często jest tak, że sprzeda się jakąś broń, no bo nie wiem, jest gorsza od naszej, wiemy, że nie będziemy jej używać, a potrzebujemy bryłek na przykład, bo za to się dostaje sporo, a potem się okazuje, że nagle ten miecz był do zadania, co nie? W tej historii musi być jednak... Cześć Lares, znaczy Lester. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śnią... Rozdział drugi, gniazdo pełzaczy. Pięknie, moi drodzy. Czyli teraz się porozpiły moby. Chyba, ale... Boże święty, ja mam już iść do Iberiona? Jaśnie oświeconego? Kurde. W ogóle, czy tutaj mi ktoś sprzeda jabłka? Na pewno nie Fortuno. A właśnie w jego stronę idę, nie? Właśnie w jego stronę idę. No bo muszę, kurczę, nie? Dobra, się zakręciłam. Fortuno, gdzie jesteś? Tu jesteś. Ja się często gubię w tym obozie. No i Fortuno, mamy problem. Bo ja muszę... Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły otrzymał... Tak. W dzisiejszych czasach na nich przyszedł... Dobra, ziele, chcę coś kupić. Bardzo mocny joint, to jest właśnie to. Napój z rudy? Lepiej się do tego nie mieszać. I kosztuje 0 złotych, okej? Okay. Czy 0 bryłek. No i patrzcie, no nie wiem. Próbuję normalnym przyciskiem, jest tak. Nie wiem, jak bierzemy sobie z shiftem, to też bierze nam wszystko, ale normalnie... O, możecie zobaczyć to tutaj, albo tu. Weźmiemy sobie zwykłym przyciskiem, dostajemy 10. Bierzemy sobie z shiftem, to nam daje od razu 20. Właśnie, jest taki problem, że tych jointów się nie da kupić kurna pojedynczo. Po prostu się nie da. Dobra, muszę sprzedać jakiś syf. Potem jeszcze muszę odsprzedać to. To jest w ogóle hit. Dobra, trofeów to ja nie mogę za bardzo sprzedawać, bo są na nie zlecenia.
spodnie kopacza, no, wolę zostawić te rzeczy. Miecz strachu, dobra no. Sprzedam ten syf, najwyżej będziemy potem odkupywać. I tak złota jest tutaj pod dostatkiem w tej modyfikacji, kuszę to sobie. Chociaż kurna, ja tego nigdy w życiu nie założę. I... Może? Nie wiem, dobra. Zróbmy na razie tak. Nie wiem, skóry wilka to nie mogę sprzedać. Jakiś syf mam. Miód. Te monety zabierz ode mnie, chociaż one nic nie kosztują. Brzytwy, młotki. Klucz kowala, stal. Sadło, pazury. Kubek masz. Talerze. Mroki północy. Dobra. I teraz dorzucimy sobie bryłek od nas. Troszeczkę będę miała ich jednak więcej. Dobra, ale... Nie w taki leszczyński sposób. Aha, bo ja już mam w ogóle za dużo tego. Nie zauważyłam. Dobra, za dużo mu dałam, nie? Nie, weźmy to na przykład. I... To... I to, i to. Teraz jest coś za mało. Dobra, dołożymy bryłek. No halo. Dobra, zróbmy tak. O, i teraz jest super. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, przyjmujemy. I teraz fortuno. Potem ci... Oddam te jointy. Dobra. A ciekawi mnie, co mi się stanie, jak ja je wypalę, nie? Bardzo mocny joint. Lepiej tego nie dotykać. No, ja dotknę. Zobaczymy. Najwyżej umrę. Mam już dość tej paplaniny. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Okej, idziemy spanko. Nie chciałbym być My teraz w God, nawet nie mogę się wczytać, to nie? Się chyba nigdy nie zmieni. Ja wstanę, mam nadzieję. Okej, mogę się jednak wczytać. Ja się wczytam, nie będę marnować tego jointa. I co? I teraz pytanie, gdzie idziemy? Jedzenia dla Sanda dalej nie mam, bo brakuje mi jednego jabłka. To jest żart. Ale no muszę z tym żyć. Natomiast idziemy chyba do oświeconego Iberiona. Idziemy do Iberiona, skoro gra mnie tam prowadzi, to chodźmy tam. Porozmawiajmy sobie z Iberionem przez chwilę. I nie wiem, czy dzisiaj się zajmiemy jeszcze kamieniem ogniskującym? W sumie moglibyśmy. W ogóle sobie zapomniałam o tym kamieniu ogniskującym, wiecie? W dzisiejszych czasach. Dobra, czy się nas zatrzymają? Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Okej, dziękuję bardzo serdecznie. Idziemy do świątyni w takim razie. I co? Moglibyśmy tutaj coś pokraść, ale raczej jabłki tak tutaj nie znajdę za bardzo. Przynajmniej tak myślę. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu, skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących,
które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Mhm, jasne. Poczekajcie sekundę, moi drodzy, bo ja muszę wiedzieć, gdzie się naprawdę kupi jabłko, nie? Bo to jest chore. Kto ma jabłka? Halo. Jabłko. Owoc. No to ja to wiem. Gothic 1. Występowanie, tak. A dowiem się, skąd mam to wziąć? Pod drzewem Kavalorna niby leżą jabłka. Już podejrzewam, że je mam. Dobra. Moment, co? Co? Co, Iberion? No to po cholerę masz mu to mówić. Dobra, to co? Idziemy szukać kamienia ogniskującego. Dalej nie zrobiliśmy wszystkich poboczniaków, które chciałam, no ale zadania główne też trzeba wykonywać, bo za nie jest najwięcej oczywiście expa. A co za tym idzie, no sami wiecie. W sensie exp jest nam potrzebny. Więc co, wychodzimy tędy. W sumie mogę sobie przepłynąć tu. Kurde, tam będzie po drodze sporo paskud różnych. W ogóle nasze tajemnice są modyfikacją bardzo trudną. Jak sobie tylko przypomnę, to aż mi się żygać chce, nie? W sumie stąd jest też blisko do tych... do przemytników. I to też nie byłoby głupie, żeby tam się udać. Tak szczerze mówiąc. Tutaj są ścierwojady, ale ja na razie zostawię chyba te moby, bo tutaj w okolicy też są inne, typu jaszczurki. Chociaż, no właśnie. Jeszcze za wcześnie, żebym się biła z jaszczurą. A ten ścierwojad to skąd się tu wziął? Aha, wiem, zrespił się, bo jest nowy rozdział. Dobrze. Okej, idziemy tędy. Mam nadzieję, że mnie nic nie zeżre. Proszę. Please. Są wargi czy czarne wilki? Czarne wilki. Czerwony wilk. Okej. My idziemy na razie naokoło. Jak widzicie, sporo tutaj dziadostwa. Tutaj są też dziki w komplecie. Ale my idziemy po prostu po kamień. Na razie mamy gdzieś te wszystkie stworzenia, które mnie atakują. Ja mogę się na ścierwojada rzucić. No! Widzieliście to, jak uniknął ciosu? Co to miało być w ogóle? Jaki plebs. Uuu, ile tutaj ścierwojadów. O tak, dziękuję. Jezu, kiedy cieszycie się, że widzicie ścierwojada, no. No jakim pra... Mogę? No nie mogę chyba. Żeby mnie ścierwojady pobiły. Dobra, tu pozbierane. Tu też pozbierane. Cześć, ścierwojadzie. I pomyślę, że ten miecz i tak ma długi zasięg, nie? A ja nie mogę czasami przeciwnika głupiego trafić. Myślę, moi drodzy, że w ogóle za niedługo sobie zakończymy ten odcinek, ale może jeszcze uda nam się zdobyć kamień. Tak, tutaj jest dodana pradawna arena. I tutaj też w ogóle możemy sobie zerknąć. Chyba nic mnie tutaj nie zeżre, mam nadzieję. Nie. Tutaj też możemy się właśnie do tego obozu przemytników dostać. On jest tam na dole. Przy tym rozwalonym wraku. I możemy sobie zejść chyba tędy. Do tamtego obozu. Więc w sumie jesteśmy teraz w okolicy, na szczęście. Czy tutaj jest czarny troll? Czy to jest zwykły troll? Zwykły. W teorii moglibyśmy go zabić. W praktyce również. Tutaj jest arena wojowników, tak zwana.
Ogarniemy to jeszcze. Prawda jest jak okruch lodu, zimna i ulotna. Tarczą wojownika jest tylko jego honor. Tak, to jest ogólnie też na samym początku. Co to jest? To jest bryłka? Żelaza? Nie wiem, ale tutaj gdzieś powinien być Nyras i jest, więc załatwmy sprawę z Nyrasem, a potem będziemy ogarniać resztę. I na tym myślę, że sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że nie jestem takim leszczem, żeby Nyras mnie wyklepał, bo i takie momenty się zdarzały. Ale no dobra, lecimy. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Giń! Serio? Chłopie. Z czym do ludzi? Widzieliście te załamujące się tekstury tam w oddali? Kamień z morskiego klifu, jeden z 5 artefaktów użytych przy tworzeniu bariery. O kurde. Zielony nowicjusz, 15 bryłek, ryżówka, 5 ryży i stalowy język. No i co, moi drodzy? Myślę, że za chwilę sobie ten odcinek zakończymy. Pozbieramy rośliny, bo w sumie dlaczego by ich nie pozbierać? I będziemy tutaj się bawić w okolicy. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsc do zwiedzenia. Jest ta arena, oczywiście my tam na razie nie będziemy z nikim walczyć, broń Boże. Jest też troll oczywiście na skraju klifu. Jest on do pokonania, więc no, aż żal nie skorzystać z takiej ilości punktów doświadczenia, jakie jest nam w stanie to stworzenie zaoferować. Niestety teraz go nie widzę, bo jest chyba gdzieś dokładnie tutaj. Myślę, że sobie zaczniemy od tego trolla w kolejnym odcinku. Cóż, na dzisiaj, tak jak już wspomniałam, dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się w kolejnym materiale. Jeżeli Wam się faktycznie podobało, no to zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście otrzymywali nowe powiadomienia. To oczywiście, żebyście sobie kliknęli przy subskrypcji też dzwoneczek. I co, lecę montować dla Was ten materiał. Do kolejnego już w poniedziałek o godzinie 17:00. Trzymajcie się i cześć!